Pewnego razu było sobie drzewo. Ale nie takie drzewo, jak widzicie tutaj. To nie było takie drzewo, które ma taki cienki, wysoki pień i ma było wielkie, rosłe drzewo. O długim dniu miało wielkie, rozłożyste gałęzie. Była to jabłka, więc wiosną pokrywało się białymi kwiatkami, a jesienią wyrastały na tym drzewie piękne, czerwone jabłka. Był też chłopiec. Chłopiec przychodził do jabłoni i był z nią bardzo zaprzyjaźniony. Przytulał się na powitanie do jej pnia, puścił się na jej gałęziach, brał sobie listki i robił z nich koronę. A kiedy był już zmęczony, a świeciło gorące słońce, leżał sobie w jej cieniu. A jesienią zrywał pyszne jabłka i chrupał je z radością. Drzewo kochało swojego chłopca, a chłopiec kochał drzewo. Lata mijały, chłopiec dorastał. Pewnego dnia przestał przychodzić i odwiedzać jabłoń. Jabłoń czekała bardzo niecierpliwie, kiedy przyjdzie jej przyjaciel, ale on nie przychodził. No wiecie co? Któregoś dnia znowu się pojawił. Ale to już nie był ten mały chłopiec, to był wysoki młodzieniec. Chłopcze, jesteś, powiedziała jabłoń, jak cudownie. Może pochuśtasz się na moich gałęziach, albo spoczniesz sobie w moim cieniu, albo zrobisz sobie koronę z listków. Chłopak popatrzył na jabłoń i powiedział: za duży jestem na to, za duży jestem, żeby chuśtać się w gałęziach. Nie interesuje mnie robienie korony z listków. Ja chcę żyć, ja chcę mieć przyjemności, ja chcę mieć doświadczenia, ja chcę móc jeździć, potrzebuję pieniędzy. Jabłoń zasłuchiła się. Tak, właśnie. Bardzo poważny problem. Nie mam pieniędzy, powiedziała jabłoń. Tutaj w lesie nie mamy pieniędzy. Ale wiesz co? Zobacz, mam mnóstwo pięknych jabłek. Może weźmiesz sobie jabłka, pójdziesz i sprzedasz je. Chłopak zebrał jabłka. Zebrał ich cały ciężki kosz. I poszedł z tym koszem w park i wszystkie sprzedał. Może nawet ktoś z was kupił od niego jabłko. Za te jabłka miał dużo pieniędzy. No i znowu minął czas, znowu minęło kilka lat. Jabłoń czekała. Czekała na swojego przyjaciela, ale on nie przychodził. Ale wiecie co? Nadszedł dzień, kiedy chłopiec znowu się pojawił. Był jeszcze wyższy, wyglądał jeszcze doroślej i miał bardzo poważną minę. Chłopcze, jesteś, powiedziała jabłoń. Może pochuśtasz się na moich gałęziach? Może spoczniesz sobie w moim cieniu? Może pobawisz się ze mną? Może przytulisz mnie mocno? Powiedział mężczyzna. Nie takie rzeczy mi teraz w głowie. Ja jestem poważnym człowiekiem. Nie będę się huśtał na gałęziach. Ja muszę zbudować sobie dom. Zakładam rodzinę. Potrzebny mi jest dom. Dom? Powiedziała jabłoń, ale... Ale ja tu mieszkam w lesie, nie mam domu, mnie wystarczy ta ziemia i to słońce, i deszcz, i wiatr. Ale wiesz co? Wiesz co powiedziała jabłoń? Moje gałęzie. Może zerwiesz gałęzie i zbudujesz dom. I tak zrobił. Wyobraźcie sobie, ile było gałęzi na tym rosłym drzewie. I te wszystkie gałęzie mężczyzna pościnał, wziął i z nich użył je do budowy swojego domu. Jabłoń była szczęśliwa, chociaż zaczęła wyglądać trochę inaczej, bo nie było już rozłożystych gałęzi, był tylko mocny pień. No i znowu minęło kilka lat. Jabłoń czekała i nie traciła nadziei. I któregoś dnia chłopiec przyszedł. Ale znowu wyglądał inaczej. Wiecie co? Pojawiły mu się pierwsze oznaki siwizny we włosach. Dalej wyglądał bardzo poważnie. Miał też wąsy i brodę. Chłopcze, jesteś, powiedziała jabłoń. Jesteś mój przyjacielu. Pobaw się ze mną. No już wprawdzie nie mam gałęzi, na których mógłbyś się huśtać, ale usiądź przy mnie. Opowiedz mi o swoim życiu. Nie mam na to czasu. Powiedział mężczyzna. W ogóle to już mam dość tego, że nie mam na nic czasu. Już nie chce mi się pracować. Ja teraz chciałbym w
wreszcie rzucić tę moją pracę i chcę podróżować. Zbuduję łódź i będę jechał. Pojadę gdzieś daleko, daleko w świat. Ale potrzebuję łodzi. Ja tego właśnie potrzebuję. Łodzi. Podróżować? Podróżować, powiedziała jabłoń. Ale ja nie wiem, co to znaczy podróżować. To wiatr podróżuje, to ptaki podróżują i to one mi opowiadają historię o tym, co widzą. Ale wiesz co? Wiesz co, powiedziała jabłoń? Wiesz co, ja wiem, jak możesz zbudować łódź. Jeżeli zetniesz mój pień, to z tego pnia możesz zbudować łódź. I tak się stało. Mężczyzna ściął pień, ten wielki, gruby pień, i z tego pnia zbudował łódź. I pojechał w dal. Może przepływał tamtą rzeką? Może widzieliście go, jak jechał swoją łodzią? No i znowu minęło kilka lat. Ja bym czekała. Nogi widziałem. I czekała, i znowu, i nie było chłopca, i znowu go nie widziała. Nie było tego chłopca, nie było tego mężczyzny. Ale przyszedł. Przyszedł. Tym razem przyszedł bardzo wolnym krokiem. Pochylony, zgarbiony. Te pierwsze oznaki siwizny. Teraz już jego włosy całkowicie pokryły się siwizną. Był bardzo pomarszczony. I znowu miał taką smutną, pomiłą minę. Jabłoń strasznie się ucieszyła go widząc. No nie mogła zamachać gałęziami. Nawet nie mogła przechylić swojego pnia, bo został właściwie to, co zostało z jabłoni, to był taki mały pieniek. Wiesz, chłopcze, wiesz, mój przyjacielu, ja nie mam już niczego, co mogłabym ci dać. Nie mam jabłon, nie mam gałęzi, nie mam nawet pnia. Ja niczego nie potrzebuję, powiedział starszy człowiek. Ja jestem tak bardzo zmęczony, że tylko bym sobie przysiadł i odpoczął. Wiesz, powiedziała jabłoń, może po prostu usiądziesz na tym kawałku pniaka, co ze mnie został. Możesz sobie na mnie przysiąść. Tak zrobił ten człowiek. Usiadł. Pniak, który został z jabłoni. I westchnął głęboko. Był bardzo zmęczony. Zmęczony zarabianiem pieniędzy, zmęczony podróżowaniem, zmęczony budowaniem domu. I zrobiło mu się bardzo dobrze. I zamknął oczy. Może nawet zasnął. Znowu była ze swoim przyjacielem. Tak trwali i trwali. Może przechodząc lasem, widzieliście starszego mężczyzny, który siedział na pieńku? Któregoś razu przechodził tamtędy drwal. I ten drwal miał siekierę i był przygotowany, że będzie ciął drzewa, wycinał to, co niepotrzebne, nawet takie małe pieńki. Wszystko z korzeniami, wszystko powycinać, wszystko ściąć. Potem zobaczył mężczyznę, który siedział sobie na pieńku. Pomyślał, dobra, niech sobie siedzi i odpoczywa. Może, jakbym tu przechodzi. Zobaczcie, mężczyzna, który kiedyś był chłopcem, który siedzi na kawałku pięka i wspomina to wszystko, co przeżył z jabłoni. A może kiedy wy, może w tym lesie, albo może gdzieś indziej, też macie drzewo, które może zostać waszym przyjacielem.